Witam Was, drogie dzieci. Usiądźcie i posłuchajcie. Dawno, dawno temu, gdy wschód świata spowity był mrokiem, a słońce nie przenikało przez żelazną kurtynę, na zachodzie, za wielkim morzem, była sobie spokojna kraina zwana Daventry, rządzona przez uwielbianego króla Edwarda. Był to jeden z najgorszych władców w historii władców. Zamiast kierować państwem przy pomocy zasad ekonomii, racjonalnej polityki zagranicznej czy silnej i dobrze wyszkolonej armii, całą nadzieję poddanych składał w trzech magicznych artefaktach. Skrzyni, która zawsze była pełna złota, tarczy, dzięki której jego armia była niepokonana oraz lustra, które pokazywało przyszłe wydarzenia. I gdyby to jeszcze nie było najgorsze, to z biegiem lat Tull dał się wykiwać i własnoręcznie oddał te bezcenne przedmioty trojgu oszustów, co doprowadziło do śmierci jego żony królową. Okazało się, że poddani króla byli równie rozgarnięci jak on sam i nie potrafili bez pomocy magii dobrze obsiać pól, co skutkowało powszechnym głodem. Państwo powoli upadało, a król się starzał. Gdy już był u kresu swych dni, wezwał na pomoc nie swego syna, bo nawet potomka spłodzić nie potrafił, ale najmężniejszego rycerza w całej krainie, Sir Grahama. Który jak stajny rycerza nie wygląda. Zdało się, że nawet zbroi nie potrafił ubrać. Co za pokurcz. Władca zlecił Sir Grahamowi odnalezienie magicznych przedmiotów, za co w nagrodę miał zostać nowym władcą krainy. Rycerz pokłonił się królowi, wysłuchał tego, co miał on do powiedzenia, a nie było tego zbyt wiele, i wyruszył wykonać zadanie, mimo że nie dostał jakiejkolwiek informacji, gdzie chodził zacząć poszukiwania. Nie miało to jednak większego znaczenia, ponieważ przechodząc przez most, potknął się, wpadł do fosy i został pożarty przez aligatory. Królestwo upadło i nikt więcej nie słyszał o Sir Grahamie z Daventry. Koniec. Adabakadabra! Cześć, witam Was w Cox TV. W nowym odcinku zagrajmy w klasyka. Dziś zajmę się grą King Quest 1 Quest for the Crown. Zwróciliście pewnie już uwagę na grafikę tej gry i teraz zastanawiacie się, po kiego grzyba macie słuchać o grze, która jest starsza niż rodzice niektórych internetowych troli. Powodem może być to, że ta datująca się na 1983 rok gra była prawdziwym przełomem i kamieniem milowym rozwoju przygodówek. I choć prawdą jest, że główny bohater może zginąć już w fosie, to na pewno nie został zapomniany. A zawdzięcza to właśnie tej absolutnie paskudnej grafice oraz ogólnym założeniom. Ta gra rozpropagowała trzecioosobowego bohatera, którego losami kierowaliśmy, w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych tekstówek, w których to jakoby osobiście wcielaliśmy się w bohatera, a widok był pierwszoosobowy, jeśli o tekstówce można powiedzieć, że ma widok FPP. King Quest połączył sposób grania tekstówek, czyli wydawanie komend, dzięki którym mogliśmy wykonać konkretne czynności z graficzną eksploracją świata. To właśnie interfejs odróżnia tę grę od współczesnych przygodówek, co może być lekkim szokiem dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z pisanym sposobem wydawania rozkazów. Tutaj, jeśli chciało się podnieść przedmiot, powiedzmy marchewkę, należało wpisać Take Carrot, ażeby otworzyć drzwi Open Door. Czyli jak widzicie, była to idealna gra, by przekonać rodziców, że chcecie kompa, by się uczyć Anglika. Dziś ten system w zasadzie nie istnieje, zastąpiony myszą i point and clickiem, ale trzeba przyznać, że pozwalał on na dużo większą interakcję, nietypowe zagrania. Silnik i ogólne założenia gry Sierra przyniosło później do dziesiątków innych tytułów, tworząc choćby kolejne serie questów, czy cykl Leisure Suit Larry. Ale nawet pośród swoich klonów pierwszy King Quest jest wyjątkowy. A to dlatego, że i proszę się nie śmiać, to jeden z prekursorów sandboxów. To takie GTA w świecie rycerzy księżniczek. No serio. W grze możemy pójść w zasadzie, gdzie nam się podoba. Każdy z trzech głównych questów możemy zrobić w dowolnej kolejności. Do tego mamy opcjonalne subquesty, a większość zagadek ma kilka alternatywnych sposobów na ich rozwiązanie. Jak to nie jest sandbox, to ja nie wiem. Czymś takim nie może się nawet pochwalić większość współczesnych produkcji. Reszta elementów to już standard, który pojawi się w szeregu kolejnych przygodówek Sierry. System punktacji, który ocenia nasze poczynania, bo pomimo wspomnianej różnorodności rozwiązań dla zagadek, tylko jeden z nich da nam szansę na zdobycie maksimum punktów. Ale nie spodziewajcie się żadnej specjalnej nagrody za zdobycie maksa. No może poza wątpliwą satysfakcją. Kolejną charakterystyczną cechą gier Sierry, którą tu też mamy, to narrator, który opisuje nam wszelkie wydarzenia, przedmioty w grze i tego typu rzeczy. Będzie on jeszcze obecny choćby w pierwszym Gabriel Knightie, czy Larym 7, czyli grze starszej o 14 lat. Dobra, co dalej z charakterystycznego? No, śmierć i detendy. Chociaż te pierwsze mogą być jeszcze zabawne,
bo w grze możemy zginąć na wiele ciekawych sposobów. Powiedziałbym wręcz, że absolutnie wszystko może nas zabić. Tak dead endy już nie cieszą wcale. I najgorsze jest to, że w większości wypadków gra nam nawet nie powie, że popełniliśmy błąd, który uniemożliwia nam jego ukończenie. Możemy godzinami błądzić po podziemiach gnomów i szukać wyjścia, ale jeśli nie wzięliśmy wcześniej pewnego grzyba, to i tak nic nie zrobimy. No oprócz loada. Przyzwyczajcie się do częstego sejwowania i tu was ostrzegę. Ta gra jest ekstremalnie trudna. Przed chwilą chwaliłem otwarty świat i sandboxowość, ale moim zdaniem może być to równie dobrze największa zaleta, jak i wada gry. No bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie mamy iść, co zrobić, jakie przedmioty są ważne, gdzie ich użyć. Na kompletnie żadnych podpowiedzi. Trzeba błąkać się po niebezpiecznym świecie, oglądać wszystko i próbować wszystkiego. Jedyna pomoc to wiedza z zakresu bajek. Info o magicznej fasoli czy jasi małgosi mogą się przydać. Ale powiedzcie, czy wam mama opowiadała przed snem o trolu na moście czy Rumpelstiltskinie? Bo mnie jakoś nie. W naszej jakości graficznej chyba dzieci starzy się czymś innym. A co do tego Rumpelstiltskina, zagadka go dotycząca wyznaczyła szczyt absurdu, nielogiczności i niedorzeczności. W świecie bezsensownych zagadek ma ona u mnie na wsze czasy pierwsze miejsce. No więc powtarzam, gra jest trudna, a ciągłość śmierci i dead endy sprawy nie ułatwiają. A z drugiej strony, gdy się wie, co trzeba zrobić, można ją ukończyć w kilkadziesiąt minut. A jeśli się tego nie wie... Tę grę mogę polecić tylko i wyłącznie największym twardzielom, znudzonym dzisiejszym podejściem do grania, gdzie jesteśmy prowadzeni za rączkę. No ewentualnie, jeśli jesteś bardzo ciekawy growej prehistorii, to otwórz sobie solucję, co w przypadku tej gry wcale nie jest wstydem, i zobacz, jak się kiedyś grało. Dla mnie King Quest, Quest for the Crown to gra, której powinno się postawić pomnik, o której powinno się uczyć w szkołach, ale w którą już niekoniecznie polecam grać. Zestarzała się jednak zbyt mocno. Ja osobiście wolę kolejne części oraz inne serie questów, może bardziej liniowe, ale jednak takie, gdzie nasz cel jest w miarę konkretny, a poziom trudności nieco bardziej ludzki. No, chociaż to też nie zawsze. No a na koniec trochę technikaliów. Grę można uruchomić na nowych kompach przy pomocy DOSBoxa albo ScamVM. Ja korzystam z tego drugiego dla prostoty konfiguracji. Ale jeśli chodzi o DOSBoxa, to pamiętajcie o jednej rzeczy. W pliku konfiguracyjnym zmieńcie typ maszyny na Tandy, by cieszyć się zaawansowaną muzyką. Tu macie delikatne porównanie. Gogu za około 10 dolców w paku z częścią drugą i trzecią lub na Steamie z 6 sequelami za prawie 10 euro. Tylko uważajcie, wersja, którą ja wam przedstawiam, to oryginalne EGA i taka jest dostępna na Gogu. Na Steamie dostaniecie remake, który, jak tu widzicie, charakteryzuje się lepszą grafiką i kilkoma kosmetycznymi zmianami w mechanice gry. Czyli, żeby mieć obie wersje, trzeba wydać kupę kasy. Albo poszukać na eBayach jakiegoś paka, który zawiera obie. No chyba, że tak jak ja jesteście skąpi, to możecie całkowicie za darmo ściągnąć fanowski remake z najlepszą grafą, taką w stylu King Questa 5, z pełnym dźwiękowieniem. I do tego za darmo, mówię? Wszystkie linki macie w opisie. A i tak myślę, że prawdziwi oldschoolowcy powinni zagrać w wersję EGA. To chyba wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego mega klasika, które powinien znać przeciętny zjadacz gier. Dzięki, że byliście ze mną, a teraz idźcie i zajmijcie się życiem. Cześć.